to widzów. Mamy nowe informacje z Drakantosa, czyli gry w sumie trochę podobne do TB, ale ma tam być 21 grywalnych klas, czy tam też postaci, więc ma być dużo bardziej różnorodnie niż w TB. Jeżeli chodzi o gameplay, to jest dosyć podobne. Teraz zresztą zobaczymy. I tutaj mamy Newsa na MMORPG że nowy miesiąc, nowy devstream dotyczy rozwoju Dracantos Online. Pięknego pixelartowego MMO, który wywołuje mega pozytywne emocje na rynku. Ja osobiście powiem, że po tym co zobaczyłem, po gameplayach i tak dalej, czekam na gierkę, na pewno w nią zagram i myślę, że możecie spodziewać się materiałów, jeżeli ona wyjdzie. Ma wyjść z tego co wiem chyba w tym roku. Ma być premiera gry, ale wiecie jak to jest z tymi premierami teraz, nie? Może się przesunąć i tak dalej. I teraz tak, poinformowali nas, że ukończono kolejnych bossów, pogłębiono immersję świata, akurat ta immersja świata to mnie średnio interesuje, praktycznie ukończono pracę nad HUDem, interfejsem w grze, wyszukiwarka grup, nawigacja, to wszystko już działa w gierce, dodano 10 rodzajów dynamicznych elementów świata. A co znaczy, nie wiadomo, być może jakieś eventy, random eventy, tak zwane dynamiczne. E, ukończono kolejne lokacje ma i mapy. I ukończono kolejne wierzchowce i zbroje. Równocześnie zaprezentowano kolejną z 21 grywalnych klas, które od samego początku będą dostępne w Drakantos. To jaka Iris. Czardziejka, iluzjonistka i gameplay jest bardzo zróżnicowany, ponieważ jest ona dystansowym, na podatnym na obrażenia bohaterem, ale działa jak tank. Co? Czekaj, czekaj. Jest ona dystansowym, podatnym na obrażenia bohaterem, ale działa jak tank. Wykorzystując swoje umiejętności do łagdzania wspomnianych obrażeń i oszukiwania wrogów. Czyli pewnie będzie miał jakieś buffy, które zmniejszają otrzymywane obrażenia, coś takiego, ewentualnie jakieś shieldy. Tutaj mamy stronę w sklepie tej gierki, właśnie jak to będzie wyglądać. Tu na Steamie jeszcze nie mamy daty premiery. Tu mamy informacje o tym, tu są o wszystkich klasach, setki ekscytujących emisji, PvP, dobra, nieważne jak gierka będzie wychodzić, na pewno zrobię. Materiał o tej grze. A teraz zobaczmy sobie tą klasę postaci. Uwaga. No ciekawie wygląda. Ale mamy iluzję. Po czym rzuca AOE. I te iluzje też robią ten damage. Też kasują tego spela. Dobrze. Tutaj mamy... Co? Ten mobek tak znika normalnie, czy ona go zniknęła? Czyli okay, to było jakieś stopnięcie się w czasie, rozumiem, tak? No powiedzmy, że coś takiego, odepnięcie i coś. Tepek, który robi, robi klona. Pytanie jak będzie z targetingiem w tej grze. Czy będzie można kliknąć prawy i będzie git, czy nie? No, i tak to wygląda. Także tyle. Czekamy na kolejne informacje, jakieś nowe klasy. Widzimy się kolejnym razem.